No kochani, Intermediolan już na murawie, my jeszcze w okrzyku, za momencik rozpoczynamy. Za moment rozpoczynamy, kochani, spotkanie, konfrontację polsko-włoską. Jestem jej bardzo ciekawy. Kochani, w pierwszym meczu Intermediolan, zobaczcie jakie chłopy, ja się kręcę. W pierwszym meczu, kochani, Intermediolan tutaj na Raditz Cup i Mobile Cup w Hanower pokonał 3-0 ekipę z Finlandii, zdaje się. Nie powiem wam jak nazwa ekipy, dlatego że no nie chcę pokaleczyć, nie chcę nic popsuć. Natomiast słuchajcie, Inter nie pozwolił oddać strzału. Natomiast zobaczcie jak zawodnik numer 9 wygląda przy nim. Wyglądają przy nim nasi chłopcy, kochani. Muszę powiedzieć, że imponuje mi ta drużyna. No myślę, że oni tutaj dzisiaj, kochani, są zdecydowanym faworytem. Zresztą myślę nie tylko do wygrania tego meczu, ale myślę, że grupy i może nawet turnieju. Naprawdę prezentują świetny futbol. Jestem bardzo ciekawy, słuchajcie, jak chłopcy sobie z nimi zagrają. Tak jak mówię, ja na dzisiejszym turnieju jestem bardzo mocno z presji ściągnięty wynikowej. Kochani, wy też bądźcie, skupmy się bardziej na pięknie futbolu, na tym jak wygląda czołówka, kochani, w Europie, jak grają rówieśnicy. Dzisiaj przypominam, rocznik 2006, gra U10 w Hanower. 48 zespołów, kochani, dzisiaj rywalizuje w 8 sześcioosobowych grupach. Także nie znam wyników, natomiast myślę, że gdzieś jest tablica z wynikami. Zrobię specjalnie jeden materiał, gdzieś tam dokleimy może do któregoś meczu. Spróbujemy pokazać, jakie wyniki padały w innych grupach. Przypominam, że dzisiejszy mocno obsadzony turniej naprawdę wspaniałymi drużynami. 19 narodowości bawi się tutaj dzisiaj, kochani, na tym turnieju. 6 boisk piłkarskich. Dużych boisk, 2 sztuczne, 4 trawiaste, to wszystko, kochani, tutaj w Hanower. Muszę powiedzieć, że troszeczkę się pojawiał u mnie taki malutki kryzys. My przyjechaliśmy prosto, 500 km mieliśmy spod domu tutaj. Jeszcze z pół godzinki szukaliśmy, kochani, tego miejsca. Zobaczcie, ono jest tak fajnie ukryte, zadrzewione. Jest tutaj dużo zieleni, naprawdę. Przejeżdżaliśmy nawet chyba 2 razy tutaj niedaleko. Natomiast w końcu znaleźliśmy, jestem pod wielkim wrażeniem, kochani, tej imprezy, poziomu, oczywiście wszystko na najwyższym poziomie. Czekamy na pierwszy gwizdek, który pewnie niebawem nastąpi, natomiast przypominam, że jeden gwizdek rozpoczyna mecze we wszystkich 6 grupach. Także tam mamy biuro zawodów, stamtąd pada sygnał, kochani, kiedy zacząć i mamy pierwszą piłkę. No, zobaczmy. Zobaczmy, kochani, jak sobie poradzą nasi chłopcy, kochani, z takimi, no, z zawodnikami z bardzo silnymi warunkami fizycznymi. Muszę powiedzieć, kochani, że uwaga, ręka, mamy chyba, mamy możliwość strzału. Uwaga. Słuchajcie, bardzo lekka piłka, łatwo przenieść, ale piękny strzał, kochani, śliczny strzał, niedużo brakło do spojenia bramki ze słupkiem, poprzeczki ze słupkiem. Gutek w poprzednim spotkaniu podchodził do rzutu wolnego tak bez kontaktu z piłką, właściwie, kochani, przeniósł wysoko. Potem po meczu mi mówił, że, no, że taka piłka lekka i jak dla niego flakowata, dobra do kapkowania, jak to powiedział. Natomiast uwaga, teraz mamy faul w drugą stronę, także przypominam, że gramy 16 minut, kochani. Taki czas. O, szukał drugiego słupka. Mogło to zaskoczyć. Słuchajcie, świetnie brzmi ten włoski tutaj w tle tego meczu. Chico tanto, con tanto. Trochę się przebudziłem, kochani, patrząc na fajną grę jednych i drugich.
brawo. Mamy pierwszy strzał w bramkę, interwencji Oskara. Świetnie. No, po raz kolejny doszli do sytuacji strzeleckiej zawodnicy kochani z Mediolanu. Trochę ten mecz przypomina poprzednie spotkanie, które oglądałem. Tam Inter też doprowadzał częściej do sytuacji strzeleckiej, z tym, że tam kochani wyglądało tak, że Inter oddał 4 strzały, z czego 3 znalazły drogę do bramki i oni wygrali stosunkiem 3-0. Natomiast no, tu na razie na nasze szczęście oba strzały zakończone interwencją Oskara. Także świetnie. Uwaga, mamy wrzutkę. Słuchajcie, uwaga. Patrzcie. Mocno na nogach stoją, kochani, chłopcy z Italii. Ale to myślę, że warunki fizyczne. Zobaczcie. Mocno w tej kwestii chłopaki przeważają. Częściej leżymy na ziemi. Próbujemy chyba strzału, kochani. No, taka piłeczka, kochani, ziemią na klapka, troszeczkę lekka, łatwo ją przenieść. No, Fabik też przenosi wysoko, kochani. Podobnie rzut wolny wyszedł, kochani, Gutkowi, ale tak jak mówię, piłeczka jest bardzo lekka. Trzeba by nią troszeczkę popróbować, żeby te rzuty wolne troszeczkę niżej leciały. No, świetnie sobie poradzili. Kochani, to może się skończyć bramką, ale nam się teraz poszczęściło, kochani, ładną akcję wyprowadził Inter. Na nasze szczęście nie zakończyli tego strzałem. Mówię wam, że w meczu z Finami wygrali 3-0, kochani, i tam piłka obok. Świetnie się to ogląda, kochani. Nie komentujemy za dużo, przyglądamy się temu z wielką ciekawością. Słuchajcie, no, warunki fizyczne u chłopaków duże, naprawdę zdążają. Rzucamy rękami, kochani, zapomnieliśmy, próbowaliśmy wprowadzić grę nogą, natomiast zablokowana próba strzału. No, ten chłopczyk, kochani, czarnoskóry, muszę wam powiedzieć, że z każdej piły fajnie umie uderzyć. To jest 10-latek, rocznik 2006, natomiast warunkami fizycznymi przypomina, no, 13-latka, tak myślę, kochani. Nasi chłopcy też nie są niscy, natomiast no, przy nim, kochani, mamy prawie głowę mniej. Do tego jeszcze takie mocno umięśnione, słuchajcie, nogi. No. Wygląda imponująco. Dai,
Witamy na powrocie, kochani, Marcela. To się rzut rożny w opinii pana sędziego. Nie wiem, czy dotknęliśmy tą piłkę, czy nie. Chłopcy się nie zgadzają z decyzją, ale kochani, no sędzia jest od sędziowania, my od grania. Pamiętajmy o tym, kochani. Teraz się tutaj podparł na Fabiku chyba. Słuchajcie, długo nikt nie może znaleźć drogi do bramki. Cały czas mamy otwarty mecz. Ale super, brawo Kondzio. Ale piła przeszła. Słuchajcie, kudełek leci tutaj do nas. Patrz. Uff. Uwaga. No, mogło też znaleźć, kochani, bramkę, mogło znaleźć drogę do bramki. Aj, szkoda, że bez strzału, kochani, jakby troszkę to pięknie. Spróbuj, Fabik, nie na lewej. Dobra. Och. Fajna akcja. Brawo, Oskar, uprzedził. No fajny mecz, kochani, naprawdę. Fajny meczyk. Zdaje się, że piłka przebita przez połowę. Chyba ten przepis obowiązuje i mamy zatrzymaną kontrę, kochani. Piłkę do gry wprowadzają koledzy z Włoch. Och, ta piłka tak lata blisko tych słupków, kochani. No, trudno się na to patrzy. Ale ogólnie meczyk naprawdę taki pełen napięcia. Cześć, kudełeczku. Ładny mecz, podoba się? Kudełek energię traci, kochani, pospał całą drogę. Muszę wam powiedzieć, że fajnie spali po drodze. Ja natomiast nie pospałem nic, dlatego trochę taki kryzysik mi się tutaj wkręca pomalutku. Zmęczenie daje znać o sobie. No, stałe fragmenty fajnie Inter wykonuje. Zaraz zobaczymy, jak ten fragment zostanie wykonany. Zobaczcie, jak oni tam walczą, jak oni tam pracują. Brawo. Piękny mecz, naprawdę. Butek, kochani, na boisku za Natana chyba, tak? No, tak jak powiem wam naprawdę, nie wiem, czy można tak powiedzieć o grze dziesięciolatków, ale taka twarda, męska ta gra. Uwaga, patrzcie. Butek, kochani, przerywa akcję. Szybki jest ten zawodnik faulem. Szybki jest ten zawodnik, kochani, czarnoskóry. Szybki i silny. No, po raz kolejny, kochani, obok. Dawaj, 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 dawaj.
ale walczą, kochani, ale walczą. Patrzcie, urywa się niebezpiecznie. Mamy rzut roczny. Widzę tam, kochani, kibicują nam chłopcy z Lecha Poznań. Przyglądają się naszemu meczykowi. Jesteśmy tutaj w dwie drużyny z Polski. Ach, ja ci się kręcę. Brawo, brawo Kacper, świetnie. W tamtą stronę jest faul teraz. Ale piłka szeroka, fajna. Patrzcie. Ja się kręcę, kochani. To jest na koniec meczu. Myślę, że to jest ostatnia akcja. Myślę, że to, kochani, końcóweczka meczu, ale szkoda, naprawdę szkoda. Świetna piła. Brawo, Mateusz walczy, kochani. Kochani, ta brameczka, to co mówiłem, czarnoskóry zawodnik. Powiem wam, że robi tu naprawdę fajną robotę. Muszę wam powiedzieć, kochani, że podobnie zagrał w tym pierwszym meczu. Teraz zrobił to samo, udział przy obu bramkach. No, ciężko go upilnować tam z tyłu. To już jest koniec, kochani, meczu. Sędzia patrzy. Szkoda, bo fajnie prowadziliśmy wyrównany mecz. Długi okres czasu, kochani. Chłopcy się denerwują, kochani, ale to tutaj pan sędzia jakby decyzjami zarządza. Natomiast, kochani, mimo wszystko mieliście okazję zobaczyć naprawdę futbol w świetnym wydaniu. W tej początkowej fazie meczu troszeczkę Inter nie miał szczęścia, oddawał tych strzałów dużo. Wszystko lekko przy słupku, raz z prawej, raz z lewej, raz z prawej, raz z lewej. Myślę, że bliżej zdobycia bramki była drużyna z Włoch, co potem się stało faktem. Strzelili bramkę na 2-1, na 1-0, teraz na 2-1, także szkoda, myślę, że na jedną bramkę zasłużyliśmy. Natomiast zobaczcie, tak właśnie agresywnie trzeba grać w piłkę. Tak grają najlepsze drużyny, kochani, w Europie. No, tak tutaj macie okazję zobaczyć mocną piłkę. Uwaga, bramkarz na przedpolu. Koniec. Przegrywamy, kochani, 2-0 z Interem Mediolan, prezentując naprawdę fajny futbol. No cóż, pozostaje troszkę niedosyt, dlatego że dłuższy czas jakby remisowaliśmy 0-0, natomiast mimo wszystko w moim odczuciu drużyna Interu troszeczkę się chyba lepiej od nas zaprezentowała. Mieli tych sytuacji strzeleckich, myślę, sporo więcej. Na początku troszkę duży taki brak skuteczności, natomiast no, ostatnie dwie akcje, oba strzały znalazły drogę do bramki. Taka jest piła, grali 16 minut, kochani. Wystarczyło na zdobycie
wielu bramek. Gratulacje dla Interu, gratulacje dla naszych chłopców, kochani, głowa do góry. Przypominam, z grupy do fazy złotej wychodzą dwie drużyny, także jeszcze jest o co walczyć. Natomiast nawet jeżeli się nie uda, to walczymy o fazę srebrną, czyli z trzeciego, z czwartego miejsca drużyny wchodzą do z trzeciego, z czwartego miejsca wchodzą, kochani, do fazy srebrnej i z piątego, szóstego do fazy brązowej. Także jeszcze raz gratulujemy serdecznie jednym, drugim. Do zobaczenia w kolejnym meczu.